24 pytania. Rozmowa poranka. Pewnie tylu pytań nie uda się zadać. Państwa i mój gość Marcin Kierwiński, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry panu, panie pośle. Raz jeszcze dzień dobry państwu. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. Dla Platformy Obywatelskiej jutro ważny dzień, uzupełnienie składu zarządu, zdaje się. Tak, rzeczywiście Rada Krajowa, ważne wystąpienie Donalda Tuska i wybory wiceprzewodniczących, dodatkowych wiceprzewodniczących na wakujące miejsca. Kto? Ponoć ma być podział 50-50. 5 na 5. No, zapowiadał to Donald Tusk. Dla niego te parytety we władzach Platformy są szalenie istotne, więc tak będą zapewne dokonane zgłoszenia przez pana przewodniczącego, aby ten parytet wśród wiceprzewodniczących rzeczywiście był taki, że połowa to kobiety, połowa mężczyźni. Czyli rozumiem, że to przewodniczący decyduje, kto wchodzi do zarządu, tak? Nie, decydują członkowie Rady Krajowej, ale jest w sposób, jest rzeczą naturalną, że przewodniczący ma swoje rekomendacje. To jest chyba standard każdej. Nie, no zupełnie naturalne. Nie, jeżeli pan myśli, że będę się czepiał, to nic z tego. Marcin Kierwiński wejdzie do zarządu? Marcin Kierwiński jest w zarządzie krajowym jako sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. A jeszcze dodatkowa jakaś funkcja? Nie, jak się jest sekretarzem generalnym, nie piastuje się dodatkowych funkcji. Jest to sprzeczne ze statutem, więc ja w zarządzie jestem i mam nadzieję, że tak przez najbliższy czas pozostanie. Joanna Kluzik-Rostkowska, ponoć największą przegraną tych wskazań. Dlaczego, skąd takie w ogóle plotki? Z internetu, panie pośle. No właśnie, no panie redaktorze, jesteśmy za poważni, żeby koncentrować się na plotkach. Jutro zobaczymy, jakie będą zgłoszenia, jakie będą decyzje na sali. Wszystko jest przed nami dopiero. Ewa Kopacz zostanie wiceprzewodniczącą na nowo? Myślę, że tak. Donald Tusk zapowiadał, że pani premier Ewa Kopacz wróci do zarządu krajowego. Mówił to wtedy, gdy wracał do polskiej polityki w lipcu, więc jest to naturalne. Zresztą pani premier Ewa Kopacz jest jednym z najbardziej doświadczonych polityków w Platformie Obywatelskiej, więc chyba naturalne, że z jej wiedzy będziemy korzystać. Bartosz Arłukowicz również? Tak, taka była deklaracja przewodniczącego. Jezu, ale się pan koncentruje. Cezary Tomczyk też? Tylko... A widzi pan, no rozmawiam o Platformie, rozmawiam pozytywnie, no źle. Kiedy mówię obiektywnie, też źle. Nie, bardzo dobrze, tylko gdzieś na samym końcu te personalia nie są najważniejsze. Najważniejsze jest moim zdaniem wystąpienie Donalda Tuska, to co mamy do zaoferowania wyborcom, ale jeżeli pyta pan o Cezarego Tomczyka, też taka była deklaracja pana przewodniczącego, więc myślę, że takie zgłoszenie również jutro padnie. A co z Borysem Budką? Długo jeszcze będzie przewodniczącym klubu? Jest przewodniczącym klubu, to jest zawsze decyzja członków klubu. Myślę, że tutaj nic się nie zmieni. Na 3 miesiące został, że tak powiem, dostał carte blanche. Dlaczego? Skąd? Strasznie dzisiaj, panie redaktorze, pan strasznie o tych plotkach jakichś takich, nie wiadomo skąd wziętych. Ale od razu plotkach. Co niektórzy mówią fake news, a tu od razu plotki jakoś tak brutalnie, nie, panie no ja pośle. Bo jak brutalnie, no bo tu ważne sprawy się dzieją. Pan premier nie może się rozliczyć ze swojego majątku. Zdobytego w roku 2002 i nie ukradzionego, a kupionego, ale jeżeli pan ma ochotę, to o tym też możemy porozmawiać. Nie ma najmniejszego problemu. Zakończmy wątek Platformy Obywatelskiej i idziemy dalej. Panie redaktorze, ale jedna rzecz. A skąd pan stawia takie jasne tezy, że wszystko w tej transakcji jest jasne? Ja nie wiem, czy jest jasne, skoro pan premier Morawiecki nie chce pochwalić się, jak ta transakcja doszła do skutku. Wie panie pośle, jeszcze nie tak dawno temu pańska koleżanka z Warszawy, która była i radną i później była europosłem, zakupiła mieszkanie też na preferencyjnych cenach i ja jej w żaden sposób nie będę rozliczał z tego, że zakupiła. Miała możliwość, to zakupiła. Ludzie przeliczyli, że o ile wówczas kupiła to mieszkanie powiedzmy za 130 tysięcy, to dzisiaj to mieszkanie warte jest ponad 600 tysięcy. No i co, mamy ją też rozliczać? Wie pan co, a jeżeli znajdzie mi pan wielu takich polityków, którzy zarobili 15 milionów na transakcji, kupili okazyjnie ziemię od kościoła, bo mieli znajomego biskupa czy kardynała, no to naprawdę, jeżeli pan mi wielu pokaże, to ja będę panu serdecznie... Ale proszę mi powiedzieć, to jest przestępstwo, że ktoś kupił tanio, a sprzedał drogo? No, to znaczy, to są mniej więcej słowa Czarzastego Włodzimierza, który mówi o tym, że on to potępia, że ta zasada sprzedać tanio, kupić tanio, sprzedać drogo, że jak tak można? No można, bo właśnie na tym handel polega. Panie redaktorze, handlem rządzą prawa rynku. Jeżeli pokaże mi pan kogoś, kto ma takie gigantyczne okazje,
żeby kupować taką ziemię, to okej, dla mnie to nie jest normalne, a jeszcze bardziej nienormalne. A dla mnie, przepraszam, najmocniej jest, bo to minęło od tego czasu 19 lat, rok 2000. Świetnie. Panie pośle, ale pan doskonale... Panie pośle, ale panie wie pan, ja jestem, ja jestem chłopak z Podkarpacia. Ja wiele rzeczy widziałem w swoim życiu na własne oczy, o wielu rzeczach słyszałem też na własne uszy. I wie pan, dla mnie fenomenem na przykład była budowa autostrady Korczowa. Ale uciekam od tematu. Nie uciekam, tylko chcę panu jedną rzecz zasugerować delikatnie. Kiedy w ogóle nikt nie miał zielonego pojęcia o przebiegu tej autostrady, co niektórzy prominentni politycy już wówczas wykupywali tam tereny. Ludzie panie się w głowę stukali, zachodzili. Po co im taki kawałek ziemi? Bez dojazdu, bez niczego. Panie redaktorze, ale ucieka pan od tematu. Dlaczego? Ucieka pan od tematu, więc już panu tłumaczę. Tutaj sprawa jest o tyle niejasna, że transakcja wiemy, że była zawarta z Kościołem katolickim. Tak jest, w 2002 roku. Sam pan premier Morawiecki mówił, że to było trochę po znajomościach, bo znał pana kardynała, więc ja mówię, że w tego typu interesach zawsze istnieje ryzyko tego, że coś było nie tak. I to ryzyko... Ale dlaczego miało być nie tak? Skoro jest akt notarialny, skoro zostało... Ale panie pośle, zupełnie realnie popatrzmy na to. Ale pozwoli pan, panie redaktorze. Moim obowiązkiem, zresztą pana także, jest zadawać pytania. Wie pan dlaczego? Dlatego, że pan premier Morawiecki nie chce się rozliczyć z tej transakcji publicznej. Nie chce pokazać tego majątku. Kombinuje. Politycy PiSu deklarowali, panie że pośle, ja stoję na zasadzie prostej. Więc zadaję pytania. Wie pan, jeżeli premier polskiego rządu nie odpowiada na tak oczywiste pytania, to mnie zapala się lampka, coś może być nie tak. I ja nie stawiam tezy, żeby było jasne. Ja zadaję pytanie, publiczne pytanie, panie premierze Morawiecki, o co chodzi? Dlaczego pan nie chce pokazać? Ale no, o co chodzi? No, sprawa jest prosta. Kupił człowiek tanio, sprzedał sobie drogo. Na tym polega biznes i handel. Ale Marcin Kierwiński, niezwykle doświadczony polityk, powinien o tym wiedzieć. I teraz panie pytanie, redaktorze, kogo mieć lepiej za premiera? Premiera nieudacznika, który nie potrafi zarabiać pieniędzy, czy premiera, który potrafi zarabiać pieniądze. Do tego wszystkiego jeszcze jedna, być może najmniej istotna rzecz. Kupował te ziemię 20 lat temu, panie pośle. I kupował, kiedy w ogóle w polityce nie był. Panie redaktorze, lepiej mieć premiera rzeczywiście, który ma jakieś umiejętności. No szkoda, że pan premier Morawiecki jest nieudacznikiem, jeśli chodzi o walkę z drożyzną. Kiedy był doradcą Tuska, był udacznikiem. Widzi pan i to jest właśnie ta hipokryzja. Widzi pan, ale ja oceniam, wie pan, jeżeli pan uważa, że normalne jest to, że rząd nic nie robi, jak umiera 600 Polaków dziennie. No to też nie do końca tak. Ale zgadzam się z panem, jest to dramat. A ile umiera, panie redaktorze? Nie, ale żeby była sprawa jasna. Nie kwestionuję tych wyników. No więc ja stawiam tezę, i to już, bo tam stawiałem pytania, tu stawiam tezę, że to, co wykonuje ten rząd, ten brak strategii, a może inaczej, taka strategia, niech chorują, niech umierają, byleby PiS-owi nie spadało w sondażach, to obciąża Mateusza Morawieckiego. I pytał mnie pan, czy chciałbym mieć premiera nieudacznika. Niestety mamy premiera nieudacznika, bo nie potrafi wykorzystać instytucji państwa do tego, aby obronić życie i zdrowie Polaków. Panie pośle, kiedy były zakazane manifestacje, to dość ochoczo paradowaliście w tych manifestacjach niejednokrotnie bez maseczek. Też ubolewam, że nie zostały wobec was wyciągnięte konsekwencje. Tak pan chce rozmawiać? Panie, no przecież to jest absurd i aberracja całkowita. Panie redaktorze, jeżeli uważa pan, że gdzieś paradowałem bez maseczek... Nie, ja nie mówię, że pan poseł Kierwiński. Więc jeszcze raz, zgromadzenia spontaniczne, na to wpływu nie mamy. Natomiast wpływu na mamy. To... Mamy, kiedy są politycy, nie. Panie pośle, tam idą się grzać w ciepełku protestujących, to mamy. Po prostu nie idźcie i tego nie róbcie. Proste. Panie redaktorze, jeżeli chce pan na opozycję przerzucić odpowiedzialność za to, że umiera 600 Polaków dziennie, to nie przerzuci pan. Ale w żaden jeszcze sposób. Raz panu... Wie pan, rozmawialiśmy kiedyś o tym, pan jest ojcem też piątki dzieci, z tego co pamiętam. Ja mam trójkę dzieci. Jestem przerażony tym, w jaki sposób niezabezpieczone są szkoły, w jaki sposób nie jest przygotowane państwo polskie, żeby radzić sobie z pandemią. Panie pośle, jeżeli pan stawia tezę, że nauczanie powinno być już od dzisiaj zdalne, to ja też jestem na tym samym stanowisku. Nie, panie redaktorze, ja stawiam taką tezę, że jeżeli pan minister Niedzielski mówi, że będzie szczepił obowiązkowo nauczycieli, ale od 1 marca, to ja panu powiem, to jest 4
To jest 4 miesiące jeszcze do tego to czasu. To prawda. Przez plus do tego miesiące... wszystkiego pojawiają się też informacje dodatkowe, że niewykluczone, że ta grupa zawodowa nie będzie tym obowiązkiem objęta. No bo pan minister Czarnek jest antyszczepionkowcem, ale niech pan popatrzy, 4 miesiące, nawet jeżeli ten rząd wreszcie wprowadzi, ile to będzie ofiar, jeżeli każdego dnia będzie umierać po 600 osób. Niech mi pan powie, co to jest za system, w którym kompletnie nie rozliczono winnych tego, że wyszczepienie w Polsce jest dramatyczne, jedne z najniższych w Unii Europejskiej. Co to jest wreszcie za system, w którym nie wprowadza się żadnych, ale to żadnych obostrzeń, nie wprowadza się żadnego egzekwowania paszportu covidowego. Panie redaktorze, wzdycha pan, ja też nie, wzdycham, ale bo ja panu zadam panie jedno pośle, pytanie. Ja lubię konkrety. W związku z powyższym ja pana dopytam od razu konkretnie. To konkret. To ja panu zadam jedno pytanie. Mówi się o obłożeniu 30% w lokalach gastronomicznych, w hotelach. Zresztą za późno, ale okej. Okay. Proszę mi powiedzieć, jak to będzie sprawdzane, skoro polski rząd w żaden sposób nie promuje tego paszportu covidowego? Znaczy, jak ma być te 30% wyliczane? Że 30% może wejść osób niezaszczepionych, jak w Polsce nie sprawdza się paszportu covidowego? No gdzie tu sens, są, gdzie są miejsca, no w których teraz, panie pośle, teraz błyskawicznie, w 90% ma pan rację. Są miejsca, gdzie coraz odważniej się mówi o tym, czy nawet jak się wchodzi do restauracji, pada pytanie, czy pan zaszczepiony, czy pan nie zaszczepiony. Na razie pada pytanie, nikt ode mnie jeszcze tego testu, tego paszportu nie wymagał. To jest rzecz oczywista. I czyja to jest wina? No ani moja, ani pańska, na pewno. Tak, ale to teraz pytanie brzmi następująco. Tak. Czy rząd rzeczywiście powinien, według pana posła Kierwińskiego, i poparlibyście rząd w tym, żeby rząd twardo wprowadził obowiązki, a właściwie same obostrzenia dotyczące szczepień? Czyli mówiąc wprost, masz paszport, możesz, nie masz paszportu, nie możesz, siedzisz w domu. Panie redaktorze, to więc odpowiadam bardzo wprost. Jeżeli taka byłaby rekomendacja Rady Medycznej, a z tego co wiem, takie rekomendacje Rada Medyczna składała, to tak, mówiliśmy o tym, każdą popartą przez specjalistów, każde rozwiązanie poparte przez specjalistów byśmy popierali, tylko Morawiecki nie słucha własnych doradców i to jest dramat, że woli słuchać marnych PR-owców zamiast profesorów i wirusologów. Marcin Kierwiński, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Mam nadzieję do rychłego zobaczenia i być może jeszcze dłużej nam się uda porozmawiać. Bo to tak, częściej się jednak widzimy, tym dłużej nam te rozmowy wychodzą i super. Musi pan coś z tym zrobić, to musi być dłuższy program. Postaram się. Dobrego dnia panu życzę, trzymam kciuki za jutrzejsze wybory.